No, a tak naprawdę to trafiłem dlatego, że kibice Lechii kiedyś mocno mnie obili. Wtedy kibice nie potrafili za bardzo się bić, tylko potrafili tam się lekko... Znane te freak fighty. Mnie ciekawi, czy ktoś się do ciebie odezwał, czy nie chciałbyś walczyć. Osiągnij szczęśliwy stan życia z produktami Cannabilof. Poleca Kłoka, najszczęśliwsze zwierzę na świecie. Witam Państwa serdecznie, Michał Cichy z tej strony, a ze mną jest Zbyszek Rybak, człowiek, którego nie muszę przedstawiać, legenda kibicowska Polski. Zbyszek, no nie wiem nawet do czego zacząć, bo tematów mam bardzo dużo. Może mnie ciekawi jedna kwestia. Jak to w ogóle się stało, że trafiłeś na stadion Arki? No wiesz, no to ja to wiele razy powtarzałem, także to tam myślę, że ci, co tam gdzieś oglądali jakieś tam moje te opowieści, to no, trafiłem, bo mieszkałem na takiej dzielnicy, która na której wszyscy młodzi chłopacy byli kibicami Arki. To dlatego trafiłem, a tak naprawdę to trafiłem dlatego, że kibice Lechii kiedyś mocno mnie obili. No i ja, jako że jestem współczesnym Wikingiem, bo za takiego się uważam, chciałem ich po prostu się zemścić na nich. No i dlatego zacząłem jeździć na mecze. Stworzyli sobie potężnego wroga. No, w perspektywie czasu niby tak, nie? Bo ja jednak wywodziłem się z tego środowiska takiego fighterskiego. Miałem kilku kolegów, którzy potrafili się bić. Wtedy kibice nie potrafili za bardzo się bić, tylko potrafili tam się lekko tam, wiesz, no popić i poszarpać troszeczkę, pokrzyczeć, a my jednak się biliśmy, nie? No i dlatego tak, wiesz, no, to była taka, wiesz, też przeskoczka dla mnie, taka ucieczka lekka, pójście na łatwiznę, no bo jak jeździłem na zawody i trenowałem i byłem zawodnikiem, no to ciężko się jest bić z chłopakiem, który trenuje i przygotowuje się do danej jakiejś tam historii, do danego jakiegoś eventu, wydarzenia, a łatwiej się jest bić z człowiekiem, który no nie za bardzo ma o tym pojęcie, nie? Fakt, że my nigdy nie zaczepialiśmy z takich normalnych ludzi. My tylko się biliśmy z tymi, którzy nosili szaliki, którzy też szukali tych przygód, nie? Także można powiedzieć, że poszedłem lekko na łatwiznę. Wspomniałeś o tym, że już kilkukrotnie miałeś okazję o tym rozmawiać, więc mnie ciekawi, co cię skłoniło w ogóle, żeby udzielać wywiadów? Bo jeśli dobrze pamiętam, to chyba pierwszy był wywiad z chuliganem. Czy się mylę? Ja nie wiem, wiesz, no, tych wywiadów było dużo. Był film Tomy Rugbiści. No ogólnie to, wiesz, no, moje życie jest dość barwne, także a to, że nie boję się kamery i jakoś nie stresuje mnie, no to może dlatego jakoś tak wyszło, że zacząłem tam gdzieś, ktoś mi się coś zapytał, komuś się to spodobało, obejrzało to tam kilkaset tysięcy ludzi, no i bo jestem sam w szoku, bo to jest dla mnie to są jakieś szokujące liczby, że jakiś tam wywiad z chuliganem obejrzało 850 tysięcy ludzi. To ja się zastanawiam, co ja tam ciekawego mówię? Ja jestem normalnym, prostym chłopakiem i już dziadkiem prawie, nie? Także, bo mój syn ma 16 lat, także nie wiem, o co tu chodzi, nie? No ale widzisz, jednak ludzie chcą oglądać i myślę, że też tą twoją sławę jakby to wywindowała jednak ta twoja przemowa słynna, pierwsze pierdolnięcie i tak dalej. Powiedz mi, bo ja wiem, jak to wyglądało, ale jak to się stało w ogóle wtedy, że to całe nagranie było opublicznione? No to się, nie wiem, jak to się stało. No, tam prawdopodobnie był chłopak, który... No jak to się mogło stać? No, ktoś to nagrał. Zrobiło się z tego kopii 20. Z 20 zrobiło się kopii 60. Potem zrobiło się 150. No i ktoś do kogoś mówi, że ma taką kopię, a ktoś z TVN-u mówi, to dam ci jakieś pieniądze i weźmiesz, na tym sobie zarobisz. No i na pewno tak to musiało polecieć, nie?
że powielanie tego i przegrywanie to na jakieś tam inne kasety, bo to było na kasecie VHS, spowodowało, że ktoś tam uległ pokusie, jakiś tam zwabiony jakimiś tam cetnarami, no i dlatego tak się to tam znalazło. Ja na pewno nie chciałem, żeby to się znalazło tam, bo szczerze powiedziawszy, to no to narobiło mi to problemów dosyć dużo, nie? No między innymi z milicją. No właśnie, ciekawi mnie bardzo, jak ty zareagowałeś na to, jak to wyciekło. No ja byłem zły, nie? Można nawet powiedzieć, że byłem już wkurwiony, wściekle, nie? I mówisz, że to duże konsekwencje później musiałeś ponieść? Nie, ja nie siedziałem akurat za to i... To jedyne, że nie siedziałem, ale milicjanci na pewno bacznie mieli mnie na oku i... A to, że wiesz, no w międzyczasie też się jeszcze tym parałem i uprawiałem to, no to sprawiło mi to dosyć duże kłopoty, bo byłem nacenzurowany. Ciekawi mnie, jak ty patrzysz teraz na to, co się dzieje w polskim świadku kibicowskim. Oświadczenia w internecie, tłumaczenia się. Jak ty patrzysz jako stary chuligan na to, co teraz robią młodzi? Ja myślę, że to jest w ogóle, no już też wielokrotnie mówiłem, że to są inni całkowicie ludzie, to jest inne środowisko. Całkowicie inaczej, wiesz, wychowani ludzie. To już przede wszystkim nie są już, to są już zawodnicy, bo większość z nich to są zawodnicy, którzy startują na jakichś tam galach mniejszych, większych. Są to silni mężczyźni. Wiadomo, że zdarzają się jeszcze tam jakieś rodzynki z tych starych chłopaków, którzy dalej jeszcze jakby no, pasjonują się tym w tym miejscu. Pozdrawiam Pelego oczywiście. Dla mnie największego kozaka w Gdyni, który dalej jest w moim wieku, chodził ze mną razem do szkoły. Jest ten sam rok i różni nas 4 dni w dacie urodzenia. Ja się urodziłem 27 kwietnia, on się urodził 1 kwietnia. No i on jeszcze tym żyje, jeszcze pasjonuje się tym. No. Ja już, mi już minęło, nie? A ciekawi mnie, czy teraz z perspektywy czasu żałujesz czegoś, co zrobiłeś w tamtym czasie? Nie, absolutnie nie żałuję. Nie żałuję niczego, wszystkiego jestem wręcz nawet zadowolony. Ja nie zrobiłem nikomu nigdy takiej krzywdy, że ktoś jest jakąś kaleką albo coś z nimi, bo no nie zrobiłem nikomu dużej krzywdy. Także fizycznie, że on jest na przykład, że do dzisiaj czuje się źle. Jestem dumny z tego, że poznałem takich wspaniałych ludzi, bo dla niektórych ludzi to może będzie trochę kontrowersyjne, ale to, że ja stworzyłem tą grupę, to ja jej nie stworzyłem sam, tylko ja stworzyłem ją z pomocą wielu chłopaków, którzy też wierzyli w Arkę. Byli arkowcami, ja jestem arkowcem do dzisiaj i będę arkowcem do końca mojego życia. I ja cieszę się z tego, że poznałem ich i razem jeden mógł liczyć na drugiego, stworzyliśmy grupę tam około 50 osób. Jeden liczy na drugiego, liczył na drugiego. Nie było takiej możliwości, że ktoś tam odpuścił, no bo nie było takiej możliwości. No i myślę, że każdy z tych około 50 osób, czy tam 40, czuła to samo, no i czuje do dzisiaj. No i wielu, co spotykam z tych chłopaków, to mówi mi, że powtarza jeden taki sam slogan, że to, co przeżyliśmy, tego nam nikt nie zabierze. No bo praktycznie to, co przeżyliśmy, były to czasami dość ekstremalne sytuacje. To nikt nam tych wspomnień, nikt nam się nie zabierze, no i... A były to wspomnienia, no, dla nas akurat miłe, bo... No bo byliśmy silni, nie? Byliśmy silni i ogólnie byliśmy najlepsi w Polsce. Słuchaj, może płynnie zmienię temat z kibicowskich na trochę bliższym tego, w czym ja się specjalizuję, w sportach walki. No. Teraz są, jak już mnie zioła też pytałem o to, znane te freak fighty. Mnie ciekawi, czy ktoś się do ciebie odezwał, czy nie chciałbyś walczyć.
Nie, do mnie się nawet nikt nie odezwał, bo, no bo zna odpowiedź, że ja w ogóle, no... ja jestem człowiekiem honoru i dla mnie pewne rzeczy są, no są sprawy ważne i ważniejsze. Dla mnie jakieś takie te freak fighty, dla mnie to są jakieś śmieszne rzeczy. Moimi kolegami są prawdziwi fighterzy, jak Marcin Różalski, jak Tomek Serara, jak między innymi Mamet Kalidow. To są ludzie, którzy oddali serce, wylali no, setki litrów potu na siło, na macie. I to są... I ja bym nie mógł spojrzeć w oczy takiemu chłopakowi, żebym się podjął czegoś takiego, no bo inaczej nie mógłbym spojrzeć nawet sobie w lustro, no bo to byłoby wbrew moim jakimś tam... przekonaniom. No, nie. Ja myślę, że ci ludzie, niektórzy z tych ludzi, z tych włodarzy zdają sobie sprawę, kojarzą moją osobę i wiedzą, że to jest nawet bez sensu wykonywania jakiegoś takiego telefonu. Ale nie, ja w ogóle nie myślę o tym. A poza tym jestem na sportowej emeryturze. Ja mam 48 lat i grałem 13 lat w rugby, także mam rozwalone wiązadła krzyżowe w jednej nodze, wiązadła poboczne w drugiej nodze, zerwane więzowzrosty, rozwalony łokieć, rozwalone nadgarstki, stawy skokowe obydwa rozwalone. Czyli żebym w ogóle do jakiegoś porządku się doprowadził, to by musiało potrwać 2 lata. A tak sobie po prostu żyję, że żyję z tymi kontuzjami. Wiadomo, że boli, no ale ja już przyjąłem wersję, że jak nie boli, to znaczy, że nie żyję, bo jak nie boli, no to musi boleć po prostu. A propos sportu walki, spotkaliśmy się pierwszy raz na The War, tam chyba debiutowałeś jako komentator, jeśli się nie mylę. Tak, tylko że to było takie... Mnie o to poprosił Tomek Serara, którego bardzo szanuję, jest moim bliskim kumplem. Pojechałem tam, powiedziałem to co tam mnie też jakby bolało, bo tam były historie na temat tej Arki, naszej Arki Gdynia, że tam, jednak ci niektórzy tam chuligani w Polsce niby chcą się bić, potem nie chcą się bić, bo to tak, dla mnie, to już o tym opowiadałem, no, nie chcę wracać już do tego, kiedy zostało już to powiedziane. Pojechałem tam, ale to było wszystko takie amatorskie, a ja nigdy nie podchodziłem, ja zawsze podchodziłem do każdej rzeczy, którą robię w życiu, profesjonalnie. I jeżeli mam coś wykonywać, to wolę robić to albo profesjonalnie, albo w ogóle tego nie robić. A my tam przyjechaliśmy, my mieliśmy imię i nazwisko jakiegoś człowieka. No to weź teraz imię, nazwisko jakiegoś człowieka i imię, nazwisko jakiegoś drugiego człowieka. No i weź teraz coś z tego weź wymyśl. Ale powiem ci, że szczerze, fajnie to brzmiało. To była taka rozmowa jakby twoja z Tomkiem oglądając sobie galę, jakbyście siedzieli przy piwie i oglądali. Ja nie słyszałem tego nigdy, ale mi się to nie... Ja twierdzę, że wyszedłem na wariata, nie? Ale ja nie wiedziałem, co mam mówić. No, jeżeli mam imię, nazwisko, nie wiem skąd. Jeżeli ja bym nawet miał informację, że on mieszka na przykład w Radomiu albo w Opolu, albo no gdziekolwiek, we Wrocławiu, no to mógłbym nawiązać na przykład do tego, że we Wrocławiu są kibice Śląska Wrocław, no bo mógłbym coś powiedzieć na ten temat. Byłem kiedyś tam, byłem wiele razy we Wrocławiu, kilka razy tam się biliśmy, tam zginął między innymi mój kumpel, no i coś tam, wiesz. No i w tym momencie mógłbym zacząć opowiadać coś, co byłoby ciekawe. A nie wiedząc nawet kto, gdzie, skąd jest, czy wygrał, czy jest, wiesz, czy ma rekord 0-0, czy ma rekord, czy wiesz, no, czy się bił, wiesz, w boksie, czy się bił w zapasach, czy no, w czymkolwiek, no to ja nie miałem żadnych informacji. No, zresztą Tomek też, Tomek sprawdzał, bo jest lepszy z internetu, bo jestem bardzo słaby z internetu, i on sprawdzał w internecie imię, nazwisko, sprawdzał, kto, jaki ma rekord, i w tym momencie Słowotok jakiś szedł i on coś tam mówił, ale
Mi to się nie podobało. Chociaż nawet tego nie słyszałem, ale nawet nie chcę tego słuchać. A teraz była druga edycja, to czemu cię nie było tam? Zaprosili mnie ci włodarze, żebym był na ceremonii ważenia. Tylko że tego dnia, akurat to było w piątek, miał urodziny jeden z naszych sponsorów. Ja też miałem tutaj jakieś swoje sprawy, to wszystko piątek wiąże się z korkami, z wyjazdem tutaj z Gdyni, to byłby duży problem, bo są gigantyczne korki. Ja musiałbym wyjechać o godzinie 12. Szczerze powiedziawszy, dużo też dał taki telefon mojego syna, do którego zadzwoniłem, którego kocham najbardziej na świecie. Pytam się: Sasza, chcesz jechać ze mną, czy nie? A on mówi: no, mi się nie chce, nie? No i ja mówię: ci się nie chce, złożyło się kilka innych czynników, między innymi, co oczywiście było prawdą, że było, że jeden z naszych głównych sponsorów miał urodziny, no to złożyło się, na których powinienem być. Do tego złożyły się, no akurat tego dnia wydarzyło się kilka takich rzeczy, że to było wszystko było ustalone praktycznie już w czwartek, ale ten piątek był dla mnie taki dość ciężki, żeby tam się wyrwać. No i dlatego podziękowałem. No i tak to poleciało. A na trzeciej edycji cię będziemy mogli zobaczyć? zobaczymy. Bo teraz ja ci powiem szczerze, że wyglądało to teraz bardzo profesjonalnie i wyglądało to w ogóle o niebo. Ja oglądałem tylko kawałki tam z tej pierwszej edycji. Na tej drugiej edycji wyglądało to, było to bardzo ładnie sfilmowane, było to, no było kawał dobrej roboty odwalone, nie? I jak już wygląda to w taki sposób, to w tym momencie ja też mogę, wiesz, no moja osoba też, to też w jakiś sposób się lekko gdzieś tam podpisuje pod tym, no i zobaczymy, no to zobaczymy, co powie Tomek Sarara, zobaczymy, bo jednak jest to, no on mnie jakby zaanonsował do tego. Nie wiem, no, szczerze powiedziawszy, nie myślę o tym. Znaczy nie myślę o tym, nie zaprząta mi to mojej uwagi, bo jako że jestem prezesem Arki Gdynia Rugby i na tym koncentruję się, bo to jest dla mnie główny priorytet, żeby stworzyć w Gdyni drużynę zawodową, rugbową, żebyśmy za chwilę nie tylko wygrali Mistrza Polski, ale żebyśmy jeździli po Europie i żebyśmy się bili w Europie z drużynami już dużo lepszymi. Wspomniałeś tu o Tomku Sararze, to ciekawi mnie, jak to się stało, że się poznaliście. Słuchaj, my się poznaliśmy tak śmiesznie, bo moim kumplem takim dobrym jest Filip Flaczyński, który jest właścicielem, jest włodarzem Pitbulla. No to będę też kiedyś miałem tam zapuścić korzenie. No i trochę tam zapuściłem, ale to tam już nie będę opowiadał o tym, bo nie ma co opowiadać za dużo. Bardziej skupmy się na Tomku. I pojechałem do... I była 25. rocznica Golden Glory. Tak, teraz 18 września jest 25. rocznica powstania Rugby Klubu Arka Gdynia, który ja założyłem z Darkiem Komisarczukiem, z Jackiem Wojaczkiem i z Wojtkiem Ruszkiewiczem. No i nas teraz 18 września będzie 25-lecie, na których wszystkich serdecznie zapraszam. Będziemy grali też mecz z Pogonią Siedlce. Wstęp jest wolny, także myślę, że będzie dużo ludzi i będą duże emocje, bo przez cały dzień będzie zabawa z rugby, także zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców Trójmiasta i okolic też. Ale teraz wracając do Tomka. To było też 25-lecie tego klubu takiego słynnego, co się wywodzą najlepsi ci fajterzy Stójkowicze w Holandii. No i my zostaliśmy tam zaproszeni. No i pojechaliśmy tam na zaproszenie tych szefów tego Golden Glory. No i poznałem się z nim na tej gali. Siedzieliśmy, to była taka gala w takim porcie, takim, już nie pamiętam, no to był taki port rzeczny, gdzie wypływały wszystkie jakieś tam, i tam była taka dosyć duża sala, no i na tej sali były tylko stoliki, było 2000 ludzi, ale wszyscy siedzieli przy stolikach. No i
My akurat mieliśmy okazję siedzieć przy drugim stoliku od razu przy tym, przy ringu. Były tam naprawdę bardzo fajne walki, takie no, na najwyższy poziom już tam Semis Hild, Ignaszow, Bathary, tam już taka top światowy. Nie? No i tam siedzieliśmy razem na tej gali, i gadaliśmy. No, to jest coś takiego, że jak ktoś komuś pasuje i ktoś jest odpowiada komuś charakterem, to szybko łapie taką nić porozumienia. No i on kiedyś przyjechał do mnie, tutaj z takim swoim kolegą. Potem ja go odwiedziłem gdzieś tam, gdzieś się z nim spotkałem w Polsce. Pojechaliśmy razem z nim na walkę w Legionowie. On tam był, w narożniku był ten właśnie, ten taki czarniawy, ten taki mistrz, taki już stary dziadek, on ma ponad 50 lat. Ale ja nie mam pamięci do nazwisk, także no on był w jego narożniku. Teraz między nimi ostatnio był u mnie, przyjechał do mnie, mnie odwiedził. To nie jest może jakaś taka, że się widujemy co 2 miesiące, ale jesteśmy kumplami i nadajemy na tych samych falach. Słuchaj, już wspominałeś o tym, że choćby jeden wywiad miał 850 tysięcy, trochę jakby twoja twarz zaczęła się jeszcze bardziej robić rozpoznawalna. Ciekawi mnie, czy tak ty idziesz gdzieś po ulicy, to czy ludzie podchodzą i robią sobie z tobą zdjęcia, czy raczej się boją podejść? Właśnie gadałem o tym dosłownie z 2 dni temu z moim takim przyjacielem, takim jednym z najbliższych moich przyjaciół. I mówię, że spotkała mnie taka sytuacja u mnie w klubie, w Energy klubie. I spotkała mnie taka sytuacja, że widzę, że chłopak chodzi, się czai, obserwuje mnie, tak obcina. No i w pewnym momencie podchodzi do mnie i mówi: Pan Zbyszek? A ja mówię, Zbyszek, nie? Rybak? A ja mówię, Rybak. Czy mogę sobie z panem zdjęcie zrobić? Nie, ja mówię, nie, ja jestem Zbyszek. Mówię, no, możesz sobie zrobić ze mną zdjęcie. Mówię, dla mnie to jest przyjemność, mówię, nie? No i wiesz, no i objąłem go, wiesz, pokazałem, okej, okay, zrobiliśmy zdjęcie. Ja go dotykam, a okazuje się, że on się cały denerwuje, że jest zdenerwowany, że jego ciało tak troszeczkę drży. No i często mi się tak zdarza, nie? Że tych ludzi dosyć dużo to kosztuje, żeby podejść do mnie i ten. Ja się absolutnie, ja jestem normalnym chłopakiem. Dla mnie to jest szczyt jakiegoś takiego, szczyt wieśniactwa, że ktoś podchodzi do ciebie i mówi do ciebie, czy możesz sobie zrobić zdjęcia, a ty ci odpowiada: słuchaj, wiesz, nie za bardzo, bo tutaj, wiesz, piję kawę, albo kurwa, albo daj mi spokój, bo jestem zajęty, kurwa, nie? To u mnie absolutnie z drugą stronę, ja się z tego bardzo cieszę i takie sytuacje się zdarzają, zdarzają się dość często. No to przynajmniej teraz wiemy, że nie ma co się bać, jak ktoś nie ma problemu, żeby sobie zrobić zdjęcie. Jak, ale czego się bać? No. Wiesz, no jakby osoby, które cię nie znają, albo nie oglądały może tych wywiadów, bo po wywiadach widać, że jesteś dość otwarty, to mogą się bać podejść. Wiesz, jakie to są. Jak niektórzy ludzie to mają problem podejść do zwykłej osoby i o coś zapytać, a to dopiero jeszcze do osoby, którą skądś tam znają. No może też takie jest, ale to... Ja się wcale za takiego nie uważam, to jest pierwsza sprawa. Ja się uważam naprawdę za normalnego chłopaka, normalnego gościa, nie? No. Ciekawi mnie jeszcze jedna kwestia, czy teraz jak na przykład, bo mówisz, że jesteś żarkowcem i do końca życia będziesz żarkowcem, czy nie masz jeszcze takich ciągotek, żeby jeszcze z tego starego życia trochę spróbować? Ja ci powiem, ja nie chodzę w ogóle na mecze piłkarskie, bo one mnie po prostu nudzą. Ja je oglądam często w telewizji, bo jestem kibicem, oglądam w telewizji, ale te mecze są, no one są słabe po prostu, nie? To jest tak, jakbyśmy porównali, jako że ja jestem założycielem rugby i dzisiaj właśnie gram o 16 mecz, na który za chwilę będę musiał się udać.
Słuchaj, no to mieruch mnie interesuje, pasjonuje. To ja, wiesz, ja tam widzę, każdy, wiesz, no ja widzę to, co widzi taki, wiesz, prawdziwy fanatyk piłki nożnej, że każde wejście jest, każde jakieś tam, no odebranie piłki, to dla niego już jest jakaś radość, ale no ale jak ja widzę te podanie i podanie idzie w krzaki gdzieś, nie? Kto chciał podać do gościa, który jest 20 metrów od niego, a on podaje piłkę 40 metrów od niego, no to dla mnie to jest dziwne. Ale w rugby też się to zdarza. I ja przełączam często na tą ligę angielską i ja tych moich kolegów, mam kilku kolegów, którzy kiedyś grali w piłkę. To ja się ich pytam po prostu, czy to jest ta sama dyscyplina sportu, czy to jest co innego, nie? Czy to są jakieś inne przepisy, inne jakieś tam... No ale to samo można powiedzieć o polskim rugby. Że liga taka francuska, jak idziesz na taki mecz, no to siedzisz i bierzesz wdech i jak wypuszczasz w powietrze, to się kończy mecz. Bo jesteś pod takim wrażeniem. Dlatego naprawdę ja bardzo mocno chcę, żeby zrobić tutaj drużynę zawodową w Gdyni, bo i tak już wszystko idzie lekko do przodu, już te rugby jest coraz lepsze w Polsce. Tam zmiany są przepisów i myślę, że coraz więcej ludzi będzie chodziło na mecze rugby. Ja jednak koncentruję się na rugby i lepiej być skoncentrowanym i robić coś jedną rzecz, a dobrze, czyli robić. No, uczestniczę w życiu klubu, wszystko. Jak jest jakiś tam ważny mecz, to czasami pójdę na jakiś tam mecz. Tylko szczerze powiedziawszy, no, z racji już pełnionej funkcji, to no, na pewne rzeczy, z racji tego, że mam syna 16-letniego, no to też nie wiem. Byłoby głupio, jakby jego ojciec na przykład podleciał i zaczął kopać w radiowóz, nie? No. Czego nigdy nie zrobiłem, ale to byłoby po prostu no, śmieszne, nie? Wspomniałeś już parę razy o synu. Syna ciągnie na trybuny? Nie. Z czego się bardzo cieszę. On jest... Trochę tam posmakował sportu, trochę coś tam zapasy popróbował, trochę go nauczyłem kopać. Schudł w ogóle 25 kilo, jest młodym, silnym mężczyzną, który jest wyższy już ode mnie. No, jest dzieciakiem jeszcze, nie? Ale tak jak powiedziałem, kocham go najbardziej na świecie, no i mam nadzieję, że teraz idzie do szkoły jakieś tam. Średniej, także zobaczymy, jak tam odnajdzie się, bo będzie pracował prawdopodobnie też w Pitbull jako sprzedawca. No zobaczymy, jak to. Czy czas pokaże. Z tego, co widzę, bo mieszka praktycznie, albo mieszka z mamą, albo mieszka tutaj ze mną w tym samym domu, tylko jest ma osobne wejście, czyli mam jakby nad nim pieczę, że widzę, z kim się zadaje, już tam. No, myślę, że wszystko idzie w miarę normalnie, że rozwija się normalnie. Dobrze, Zbyszku, bo wspomniałeś tutaj o meczu, my możemy tu chyba gadać i gadać, więc nie będę ci więcej, bo nie wiem, czy się nie spóźniłbyś, jakbyśmy jeszcze więcej gadali. Dziękuję ci bardzo za poświęcony czas, za gościnę i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieli okazję. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu. Puls. Jeśli podobał Wam się materiał, to zostawcie suba, dzwonek i łapkę w górę. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Teraz już rozumiecie, dlaczego Michał w towarzystwie ma ksywę Cichy Zadymiarz. To jest taki poszukiwacz intryg. Znaczy, wiesz... Własnych kumpli pod włos weźmie na wydawie. Nie, Mati, chodzi, wiesz, dużo osób się pytało wtedy, gdzie jesteś. Niech ludzie wiedzą, kim jest Cichy Zadymiarz. A tak całkiem serio... No, dowiedziałem się o tym dzień przed galą i do tej pory nie mam zbyt dużo informacji. Wtedy usłyszałem, że to będzie jednorazowa zmiana, więc mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Zrobiłem jeden wywiad i po wywiadzie miał pretensje, potem komentowałem jego walkę i po komentarzu miał pretensje, a dwa razy nie miał racji, więc ja po prostu uznałem, że okej, zbiliśmy pionę, jakoś sobie to wyjaśniliśmy, ale ja nie mam zamiaru więcej z nim przeprowadzać wywiadów na mój kanał czy na MMA.pl jeszcze wtedy. Napisali, że odszedłeś z MMA.pl, no to powiedz, co się takiego stało, że od nas odszedłeś?